Paweł Dziadzia Jóźwiak zbriefował wszystkich, że każdy, kto zaatakuje tańcule, dostaje 1000 złotych premii. I słuchajcie, jak to usłyszał olejnik, olejniczak, czy jak mu jest, to on, ile? I od razu pierwsze to zrobił, jak tylko usiadliśmy, już od razu mikrofon i od razu mnie zaczął atakować. Zaproszony na galę charytatywną ostatnio byłem. Każdy chce z tym legendarnym arkiem w talerzy. Każdy. Ja muszę uciekać. Już było teraz kilka takich imprez, z których musiałem uciekać, bo po prostu nie dałem rady z ludźmi rozmawiać, bo mnie wciągali do kibla na świeżym. Więc to jest tutaj problem. To jest właśnie cały Tomek i to już stwierdziłem, że nie. Teraz już ci nie, bo odpuszczę. Tyle, półtora roku, naprawdę. Siedziałem cicho nic, więc teraz będę go... Cześć, Aleksandra Florczak, a wraz ze mną Arkadiusz Tańcula, witam. Dzień dobry, siemanko, cześć. Arek jest, słuchajcie, bardzo zmęczony, także wybaczcie jemu. Słuchajcie, jesteśmy tutaj ostatni, nie ma tu już nikogo, wszyscy się zawinęli, zaraz zamkną stream online, no stąd no. Dokładnie tak, także mam nadzieję, że będziecie propsować, że jednak Arek został na wywiad jeszcze ze mną, tutaj wytrzymuje ostatnie chwile. Arek, powiedz, trzeci panel i wszyscy praktycznie przeciwko tobie. Dlaczego? Ale ja już wiem, ja już się dowiedziałem się, bo zostali zbriefowani przez Dziadzie Jóźwiaka, tak, Ćpawła, tak, to jest Ćpaweł, jeżeli tak się będziemy nazywać, to tak się nazywajmy, jak dzieciaki. Ćpaweł Dziadzia Jóźwiak zbriefował wszystkich, że każdy, kto zaatakuje tańcule, dostaje 1000 złotych premii. I słuchajcie, jak to usłyszał olejnik, olejniczak, czy jak mu jest, to on... Ile? I od razu pierwsze to zrobił, jak tylko usiadliśmy, już od razu mikrofon i od razu mnie zaczął atakować. I tak, i od razu patrzę na Jóźwiaka i tak, Andrzej, tak, masz, dostaniesz tam 1000 złotych. Ale co, poważnie mówisz się teraz? Poważnie, serio, mówię serio. Każdy, i dlatego, widzisz, Tapczan tak samo się pokusił na to, no bo kwestia myślał, o co chodzi, ale potem już wszystko wiedziałem. No przecież Tapczanowi też się tam podobno teraz PRN-y nie zgadzają, odkąd go sksają. Więc też się połakomił na Tysiaka. Tam każdy dostał tylko parę maxi biedny, bo obiecałem, że go zabiorę do Krakowa. I tak to musiałbym na pociąg, tylko dlatego on mnie nie pocisnął, ale Maluba też podobno usłyszała o tym 1000 i też dlatego, że mnie zaatakowała. No i widzisz, ile 1000 złotych potrafi z ludzi zrobić. Tak właśnie, pieniądze robią z ludzi. Ale Kasiusz ciebie tak nie atakował. No bo jemu by się nie dało na 1000. Co? Bo jemu już jakby tego 1000 nie dał, no więc to tylko dlatego mnie nie atakował. No zresztą ale... on wiedział, że na jakimkolwiek poziomie tam elokwencji nie ma ze mną szans. On może tylko mnie wyzywać swoim niewyraźnym sepleniem i tyle. Tak naprawdę to... Najlepiej to mi się dymy właśnie robi z Dziadziem Jóźwiakiem, bo to pomimo tego, że jest debilem, to przynajmniej jest jakimś wykształconym debilem i coś tam się umie wypowiedzieć i jest na co odbić w ogóle. A tam kurwa nie ma co odbić, debil. Meba i Kasiusz, no. Tak. Ale Michał Rogoziński chyba nie zaczepiał cię też. Nie, Michał to ze względu na stare czasy, to wiesz, nie mógł tego zrobić. No ale faktycznie zdziwiłam się, że Maluba zaczęła mówić, że wyciągasz tutaj prywatę i... I tam mówi, mogę pojechać na imprezę. Ja mówię, kobieto, ja napiszę książkę albo film o moich imprezach, bo to już kiedy chodzą. Ja teraz chodzę gdzieś, słuchaj, jestem zaproszony na galę charytatywną, ostatnio byłem. Każdy chce z tym legendarnym arkiem talerzy. Każdy. I słuchaj, to nie jest teraz śmieszne, bo to wiesz, ja tam gdzieś tam walczę z tymi swoimi nałogami. To do tego stopnia, że naprawdę to jest kilkanaście osób na imprezie podchodzi. Chodź Arek, ja muszę z tobą przywalić, wiesz, bo z tobą to w ogóle podobno, wiesz, ludzie sobie wymyślili, że ja jestem takim imprezowiczem, że ze mną to jak gdzieś idziesz, to zamieć śnieżna już jest, wiesz, w środku lata i tak dalej. Serio. I oni tak myślą. I oni chcą być fajni. I oni nie robią tego chamsko. Bo tutaj, wiesz, te dzieciaki, to ci państwo lecą, to chamsko mówią. Ale na takim imprezach ci ludzie naprawdę to mówią tak, wiesz, serdecznie i fajnie, ale nie gdzieś tam próbują wyciągnąć. Ja muszę uciekać. Już było teraz kilka takich imprez, z których musiałem uciekać, bo po prostu nie dałem rady z ludźmi rozmawiać, bo mnie wciągali do kibla na świeżym. Więc to jest tutaj problem. No to faktycznie, czyli to, co ci zarzucano, teraz ludzie próbują wyciągać od ciebie, żebyś to robił. Tak, bo potem się będą mogli chwalić ze znajomym, a waliłem, widzicie tego ćpańcule, teraz mi waliłem, a nie wiesz, no tak, ale tak to właśnie wygląda. I muszę uciekać, serio, muszę normalnie uciekać z autorów, nie chodzę na imprezy od jakiegoś, nawet to gdzieś ostatnio liczyłem, jakieś 8 miesięcy już w ogóle nie chodzę na imprezy, nie łażę na żadne aftery, nigdzie nie chodzę, bo to jest przerąbane, tych ludzi jest naprawdę dużo. No to faktycznie, no moi drodzy. Wychodzisz na imprezę, stawiają ci, chcą cię opić, chcą cię i nie musisz za nic płacić. Nie? To jest właśnie życie celebrytów, wszystko za darmo. Słuchaj, rozmawiałam z Jabczanem. Ja wiem, jak ty się czujesz, bo ty pewnie jesteś ładną dziewczyną, to idziesz na imprezę, też ci zawsze wszystko proponują, nie? Drinki ci stawiają i tak dalej. Nie. Nie stawiają ci drinków? To gdzie ty na tę imprezę? Ja nie chodzę na imprezę.
A, no dobra, to od tego mogliśmy zacząć, no. Ale właśnie będąc teraz mną, ja się czuję tak jak taka dziewczyna. Bo każdy chce się postawić, każdy chce z tobą przywalić, każdy chce się z tobą bawić. No to jest tak... Nie róbcie tak. Tak się czuję właśnie, troszeczkę jak dziewczyna. Nie róbcie tak Arkowi, no. Nie róbcie mi tak, bo ja naprawdę walczę ze swoją demonami, ze swoją asertywnością, a to nie jest łatwe, jak milion ludzi cię zaczepia. I to wiesz, nieraz, nie, że tutaj no name, tylko też na przykład jacyś ludzie też z branży i tak dalej. I wiesz, no chodź, że wiem, że tam w internecie tylko tak mówisz, że już nie lecisz i tak dalej. Chodź, no nie musisz udawać, wiesz, że ludzie, naprawdę, serio. I ostatnio miałem taką, że się z gościem pokłóciłem i pojechałem do domu. Bo wiesz, bo mnie tak namawiał, bo on twierdził, że to jest moja kreacja, tylko jakaś, że ja teraz... No, dobra. Arek, jesteśmy przy tym temacie jeszcze, to powiedz, o co chodzi z Pawłem Jóźwiakiem. Bo powiedziałeś, że on też takie no rzeczy właśnie, robił. No bo to jest... Ćpaweł, bo tak sobie on mówi do mnie, Państwo, to jest Ćpaweł. Z Ćpawłem byliśmy na niejednym afterze i na niejednym afterze wylizywał te talerzyki po mnie. Ja już poszedłem sobie do pokoju spać, a on dalej siedział, pomimo, że tam już nie było nic na tych talerzach. Więc taka osoba nie powinna mi w ogóle wypominać, co mnie bardzo długo słuchaj, jak ja długo w ogóle, patrz ile czasu on mnie atakuje, wyzywa mnie od Ćpańcul i ja to ukrywałem i nie chciałem tego wypowiedzieć, bo ja miałem takie zasady, że wiesz, imprezujesz z kimś, to nie wychodzi, nie? Nie mówimy o tym, nie wolno o tym mówić, no ale jeżeli ktoś się zachowuje jak no to słuchaj, dla swoich swój, dla chuj, więc jeżeli on by się zachowywał w porządku, to mógłbym się zachować w porządku, a on się nie zachowuje w porządku, bardzo długo się nie zachował, to i tak bardzo długo wytrzymałem, że nie powiedziałem tej historii, więc niech jest chuj, to ja będę dla niego proste. Japczan też właśnie mówił, że na wywiadzie powiedział, że bardzo chciałby zawalczyć z tobą. Jak ty się do tego odniesiesz? Bo to już pomijając te 1000 zł całe. Słuchaj, no Japczan, co można powiedzieć o Tapczanie? Tapczan, fajny chłopak, kurwa, trochę utyty. Gdzieś tam kiedyś był znany w internecie, teraz gdzieś te zasięgi spadają i pewnie szuka. No wiesz, ja też, i u mnie też z roller coaster zasięgowy raz jest dobrze, raz gorzej. Więc pewnie gdzieś... Nie wiem, jak to można nazwać, nie wiem, dlaczego on się tak do mnie czepiał, ale jak chcę, to mogę mu no co mam powiedzieć. Gościu, to, ale ile za walkę chcesz? 3000? No, czekamy na odpowiedź. Dobrze, powiedz i jeszcze... I on się mówi, że tak, wiesz, bez problemu, jak no, a limit z jego wagą, ja sobie też chętnie dobiję do 100 kg. Ileż on może ważyć taki Tapczan? 110, 115, 120? Mu to da, mogę się z nim bić, choćby nawet w tą sobotę. Czyli co, tak, Kasiusz, później Olejnik ze związaną, ty ze związaną ręką. Z zawiązanymi oczami w ogóle, jak w tym było, w Tong Po. I tak by można to by zrobić. Nie, w ogóle Olejnik to jest mega zaskoczył mnie, ale no teraz już wiem, że to chodziło o to 1000 zł po prostu. Bo tak to ja nie mogłem, widziałeś, że naprawdę nie mogłem dowiedzieć, dopytywałem mu kilka razy, czy ty to mówisz serio? Bo wiesz, on naprawdę cisnął tak, że za coś takiego powinien dostać lepca i to grubego, ale ja tam gdzieś nie dowierzałem, że to jest prawda, że to jest jakaś kreacja jego, więc po prostu zlałem go z pyty, nie? A tak to mu się należało, żeby dostał ojcowskiego. Czyli po prostu tego nie będzie? Mi się wydaje, że nie, ale zobaczymy, no. Jak czekam na kontrakt, dopłacą mi tam parę stów, to możemy gadać. Parę stów. Parę stów. Dobra, Arek, jeszcze ostatnia sprawa, szalony reporter, z którym ty ostatnio, no nie po drodze ci, i odniosłeś się tam na X-ie do tego, że zrobił wywiad z Michałem. Czy ty uważasz, że to był błąd z jego strony? Znaczy ja uważam, że on jest populistą i on po prostu bada sobie opinię publiczną. No i gdzieś tam wybadał, że w sumie fajnie było zaprosić Boxera, no ale potem pojawiły się komentarze, że to nie było fajne, no i zaczął się tłumaczyć. No i to stały właśnie Tomek, no, chorągiewka, która po prostu tak jak ludzie idą, tak jak powieje, tak po prostu w tą stronę, co robi chorągiew. Wiesz, jestem tak zmęczony, no chorągiew się... co tam robi. W tamtą stronę, w którą powieje, w tą se będzie leciał. No. Czyli ty z nim po prostu masz negatywne raczej relacje. Znaczy inaczej, ja, kurde, no ja gdzieś tam miałem jakieś przemyślenia właśnie w Wigilię i uważałem, że gdzieś źle postąpiłem, że go zostawiłem wtedy, jakby ten hejt, bo potem na mnie się wylał hejt, więc wiem, co on mógł przeżywać. Gdzieś go tam wtedy zostawiłem, nasz projekt, porzuciłem go i stwierdziłem, że to było moje zachowanie, takie rozmyślenia gdzieś na koniec roku, właśnie w Wigilii, jak siedziałem sam w Tajlandii. Stwierdziłem, dobra, wrócę i muszę z nim pogadać. No i normalnie z nim pogadałem, wszystko wyjaśniłem, bo fajnie, zrobiliśmy wywiad, już, przybiliśmy piątki, no i już miał mnie nie zaczepiać, bo mnie ciągle zaczepiał też gdzieś w wywiadach, śmiał się z mojej muzyki i tak dalej, na 10 podcastów, w 8 o mnie gadał. I to miało nie być. No a tu nagle w tym wywiadzie, w którym się pogodziliśmy i wszystko przybiliśmy piątki, on nawet zrobił taki dośmieszek, że przybliżył, powiększył mi źrenicę i no to
No to słuchaj, no to jak to w ogóle ma być? No to bo ja mu podaję rękę, a on tak naprawdę nie, na nią napluł, wiesz. I to, ale dobra, to jeszcze machnąłem ręką, powiedziałem mu, że dobra, stary luz, mam śmiech, szkujesz sobie, spoko. No ale już przelało tą szare goryczy wywiad, jak był u niego wielki buł i on tam mnie posądził właśnie, znowu te pomówienia powtórzył, a Tomek przecież ze mną był. Wtedy, jak ja najbardziej leciałem, to był ten etap, gdzie nagrywaliśmy Szalonego Tańcule, wtedy, kiedy poznałem Tomka i to były moje największe takie odpały i on znał tą dziewczynę przecież, mieliśmy nieraz w hotelach, widział, spotykał się z nią, gadał z nią, razem się spotykaliśmy, gadaliśmy, wiesz, znał się z nią i on wiedział, jak to wyglądało i on nie zatrzymał i nie powiedział wtedy wielki buł, słuchaj, co ty Arek tak nie robił, to co mówisz, są teraz pomówienia, tylko on mu pozwolił to powiedzieć i potem gdzieś stwierdził, że to nie tyle, co jego kobieta stwierdziła, że źle postąpił i Żarek się zadzwonił do mnie, uprzedził mnie przed tym i przeprosił i że przeprosi w kolejnym odcinku. No i ale oczywiście tego nie zrobił w kolejnym odcinku, tylko poszedł do zajawki i u niej to przeprosił i sprostował, gdzie u niej to zobaczyło 12 tysięcy osób, a u niego, wiesz, 140 tysięcy, więc to jest właśnie cały Tomek. Potem, a potem przeprosimy, tylko że z tamtego było pełno shotów i to zobaczyło łącznie pewnie z 500 000 ludzi razem z tymi shotami, a tych przeprosin zobaczyło 15 tysięcy ludzi. I to jest właśnie cały Tomek i to już stwierdziłem, że nie, teraz już ci niebo odpuszczę. Tyle, półtora roku, naprawdę, siedziałem cicho nic, więc teraz będę go... Z tym, że ja nigdy nie wejdę w prywatę jakąś właśnie, bo wiesz, tu nie chcę, żeby miał jakieś problemy tam w domu czy coś przeze mnie, ale będę gdzieś... Bacznie obserwował, co on dodaje. Jeżeli zobaczę gdzieś możliwość, żeby go uszczypać, czy wytknąć jego właśnie krzywe, kulawe, o, jego kulawe numery, to bo, podobno taką ksywę miał kiedyś kulawę. Ciekawe, tak mi kazał się w ogóle zapytać jakiś jeden z przeszłości jego kolega, żebym zapytał Tomka kiedyś na wywiadzie, dlaczego ma ksywę kulawę. No i tak. I będę wytykał gdzieś właśnie tego kulawe akcję. No i tyle. Ale to tak, wiesz, wszystko w granicach uszczypliwości i tak dalej. Mhm. Nie mam zamiaru... Bez prywaty. Bez prywaty. Mam nadzieję, że Tomek odpowie, czy miał taką ksywę. Ostatnie pytanie. Teraz do ciebie. Wardęga na trzecim panelu, jak był teraz, ogłosił oficjalnie, że odchodzi z internetu. Masz jakiś komentarz co do tego? Znaczy, kurde, ogólnie to się trochę nie dziwię. Gość już trochę osiągnął w tym życiu. Stać go w sumie na ten, na to drewno do kominka, które tam w tym domu w lesie, żeby mógł sobie opalać i tak dalej. Po co mu to, wiesz, użeranie się z tymi dzieciakami w komentarzach? Ja też wiele razy zastanawiałem się, czy właśnie tego nie odpuścić, czy nie. Ale gdzieś tam jest jednak taka, nie wiem, uzależnienie od tego fejmu, od bycia na topie, jak o tobie piszą, mówią. Nie wiem, to jest też takie właśnie trochę, jakieś dopaminy to daje, bez kitu. To jest jakaś forma uzależnienia też od fejmu, od zasięgów. Więc gdzieś tam do tego wracam, bo jestem uzależniony od internetu. Ale on, jeżeli już jest świadomy, jest dojrzały i może to nie potrzebuje tego, to czemu nie? No ja bym się na jego miejscu już też w takie coś nie bawił, no nie wiem. Dobrze. Dziękuję ci bardzo, Arku. Powodzonka. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Hejo.